Ale moi drodzy, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy, prawda, tutaj poszperać troszkę po Wajanowicach. Quiz o Wajanowicach, moi drodzy. Ogólnie tam chyba parę tych quizów, potem quiz o mnie. Zobaczymy, czy siebie znam, czy znam całe Wajanowice, wszystkie, prawda, sekrety, tajemnice i może inne takie rzeczy. Dobrze, widzowie, jeżeli chcecie kolejny odcinek z takich quizów, oczywiście stawcie łapeczkę do góry. Prawda, dzisiaj jest taki, nie ma Wajanowic, ale w sumie to jest o Wajanowicach. Jutro będą oczywiście Wajanowice, tylko dzisiaj, prawda, taki chillowy film. A mówię, zobaczymy, czy są jakieś quizy o Wajanowicach. Są. Sprawdzimy, czy dobrze znam Wajanowice, jeżeli nie, to troszkę przypał, ale no. Chcecie więcej, łapeczkę do góry zostaw, zasubskrybuj kanał, tam na dole lecimy teraz po 800 tysięcy widzów, także subskrybuj i co, i możemy, na ekranie, nie wiem, gdzieś tam wam, prawda, strzelę trzech ostatnich obserwujących, kto jeszcze nie obserwuje, wpadajcie, muszę jakąś fotę w końcu zrobić, no, powiem wam, że, prawda, dobrze, okej, możemy już rozpocząć, prawda, nagrywanko i quizowanko, quiz o Wajanowicach, po prostu, okej, także, hej, witam cię tutaj w quizie o Wajanowicach, tylko prawdziwy fan go rozwiąże, uwaga, poziom trudności wzrasta, zobaczymy jak ci pójdzie, no to zaczynamy, kto założył serwer Wajanowice, no wiadomo, nie, no, sama nazwa wskazuje, także, Wojan, prawda, założył, także, proste pytanie, jaki jest ulubiony kolor paliona, tu jest nawet... Bez sensu jest dane te zdjęcie, bo od razu wiadomo, jaki jest kolor ulubiony. No dobra, no ale to no i tak każdy wie. Kto doszedł na Wajanowice? Po Wojanie. Po Wojanie. Kati była po Wojanie. Bardzo fajnie. Ja byłem potem był Matruner. No. Lecimy dalej. Uwaga, poziom trudności powoli się zwiększa. Dobrze. O, jak Palion nazwał Herobrine'a, to już jest dla widzów takich bardziej weteranów tak naprawdę. I uwaga, przemyślcie sobie, jak myślicie? Ja nazywałem go Pipek. Nie wiem dlaczego, tak jak raz go nazwałem, potem już wy to wychwyciliście i tak było. Czego bał się Herobrine? No to każdy powinien wiedzieć, każdy rodowity Minecrafter. Światła, XD, tak, Wojana. To jest jakieś dodana jakaś odpowiedź i zdjęcie Wojana, dobra. Jakimi kolorami odznacza się on? No to też, znaczy to też dla widzów tak naprawdę jest pytanie. Ale fajne pytania, czerwonym, ale to wiadomo, że jakiś prawowity widz to robił, którego poznałem. Czerwonym i czarnym, no wiadomo, że czerwonym i czarnym, dobrze. A jakim kolorem oznacza się Kati? No, różowym. Rudym, nie białym. Różowym. Z kim na latającej wyspie nad Wajanowicami utknął Matruner? A już myślałem, że ja i tu jest Matruner pokazany, a byłem ja. Z Palionem, tak. Ze mną. Bardzo fajna przygoda. Bardzo. Piękna. Jaki był znak Herobrine'a? Znak Herobrine'a? Rozlana lawa, rozlana woda, podpalona nędrowa skała, podpalona nędrowa... Nędrowa skała, tak? Cegła? Nie no, skała. No, skała. Już się... Wow, dobrze. Jak nazywało się miasto Matrunera? No, Matrunerowice. Matrunero York? Matrunero City? Matrunerolandia. Matrunerowice. Czy Wojan został opętany przez on? jakie fajne przerobione. Nie. Czekaj, bo ja teraz walnę gapę. Czekaj. Nie, on trollował. Nie. No, ładnie, dobrze. Dobrze pamiętam. Jak nazywał się pierwszy koń Wojana? O kurde. Alfred Gienek, Ryszard... Ryszard albo Alfred. Ryszard. Bardzo ładnie. A jak ten konik zginął? O Jezu, to jest jeden z pierwszych, znaczy z pierwszych. Początek serii to był u Wojana. O, przez kaktusa wpadł do lawy, pokonał go Ryszard Newman. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Wpadł do lawy? Wpadł do lawy chyba. Przez kaktusa zginął. Serio? Nie wiedziałem, naprawdę, ale serio przez kaktusa? Ja muszę to zobaczyć, to musi komicznie wyglądać. A kiedy koń zginął? Na odcinku Wojan wtedy nie nagrał, tylko odpowiedział, jak to się stało. Wydaje mi się, że opowiedział, jak to się stało. Na live'ie! A to Wojan jeszcze wtedy live'y robił, no dobrze, no nie wiedziałem, okej. Jak już nie wiedziałem tego, no to tym bardziej tego, no nieważne. Jak nazywało się miejsce do rozmnażania wilegrów? Aha, no, przemyślcie, jak myślicie? Pokój miłości. Spawner villagerów, Boborobot. Bobodziarka. To chyba Wojan wymyślił, na 100% Wojan wymyślił, Bobodziarka. Jak na początku Wojan nazywał Paliona? Ogórkiem. Złodziejaszkiem, popkiem. Włamywaczem. Włamywaczem, ogórkiem, ale ogór to było takie ogólne, no. Dlaczego Palion został wygnany za pierwszym razem? O Jezu, nie pamiętam. Zarobienie zbyt dużej ilości pranków, za opętanie przez on, Palion nigdy nie został wygnany.
Ma ilość pranków. Wtedy nie było Herobrine'a. Jezu, czy ja dobrze to pamiętam? Tak, tak, dobrze. Fajnie, tak sobie wspominam całe Wojanowice, co się działo. Wy też, jeżeli na przykład jakiś widz nie oglądał, to też możecie teraz spoilerki troszkę, ale... A dlaczego Maturner został wygnany za pierwszym razem? Zrobienie pranków, zapytanie przez Onza w współpracy z Herobrine'em, za Maturnera nigdy nie został wygnany. Zapytanie przez On? Nigdy nie został wygnany? Tak? A fajny edit, nie? Nabrał się ktoś, napiszcie pliską. Jaki? Aha, tutaj. Aha, właśnie, ale mi to zrobanie, faktycznie. Ja nie mogę, miniaturka jest przerobiona. O nie. Gdzie wyprowadziła się Kati po pranku Wojana? Na małą wyspę, na środek morza. Na małą wyspę? Nie. Na małą wyspę? Ja się wyprowadziłem na małą wyspę. Przecież nie, no możliwe, że też. Chyba tam, gdzie Katilandia jest, tam jest wyspa też. No to możliwe, że tak. Możliwe, że prawda. No, przepraszam. Kto miał sojusz z Herobrine'em? Ja miałem. Nikt nie miał prawdziwego... Aha, o to... Ale to jest... A nie przeczytałem, Boże, gdybym przeczytał, tak. No dobra, nie przeczytałem, no podchwytliwe. Nie przeczytałem całego, no... To jest prawidłowa odpowiedź, faktycznie. No dobrze, ale może... Ale może miał fałszywe, tak, ale kto? No Palion. Kati? Ja też miałem. Też miałem. I to taki chyba najmocniejszy nawet. Chociaż nie! Jezu, mi się on z Herobrine'em pomylił. Kati miała z Herobrine'em, a ja miałem z on. Kurde. Co Kati stworzyła na cześć pokonania Herobrine? Diamentowy pozostał, to wiem, to diamentowy posłuch trzech bohaterów. Nadal istnieją, nadal sobie żyją fajnie. Jak nazywała się pierwsza panda na Wojanowicach? Pandziula, pandzia, panda, wanda. Pandziula, to pamiętam. A nie było mnie przy tym. Jak nazywał się pierwszy piesek? O kurde. Pimpek. Reksio? Do tego nie ma. Byłem chwila, jak to Reksio? Tak tylko najstarsi Wojana o tym wiedzą, ale Wojan przed Pimpkiem był Reksio. Nie wiedziałem o tym, totalnie, ale Pimpek jest teraz, do teraz, on chyba istnieje do teraz. Aha, fajne, nie, to już, tu już jest ciężko, nie, no to może coś prostszego. Ha, żart, mam kolejne trudne 25 pytanie, pierwsza, najpierwsiejsza. Pana na serwerze, jaką Wojan znalazł, ale podczas podróży na Wojance został zabita, ojeju. Pimpek? Chyba te zdjęcie wskazuje na Pimpka. Na nic... No, te zdjęcie wskazało, nie wiedziałbym, naprawdę nie wiedziałbym, dałbym kaktus. Wszystko przez kaktusa ginie, nie wiem. Jak nazywa się nowe miasto Wojana? A, Wojanowice 2.0, jakie fajne miasto tu jest dane. Teraz bardzo trudne, jaka jest data założenia serwera Wojana? Ojej. O Boże, lipiec, listopad, listopad? Się wydaje, lipiec, to były wakacje. Ale który? Strzelam. 28, kurde, ale wiedziałem, że lipiec, no, chociaż tyle. Dlaczego Palion puścił Wojanowice? Bo on mu kazał, bo chciał założyć, no, to albo to. I teraz nie wiem, bo on mu kazał, no, on mi kazał zakładać nowe miasto. Jak nazywał się pierwszy odcinek Survivala Wojana? Nowy świat Survival, przygoda Survival z Wojanem, przygoda Survival, nowy świat. Survival z Wojanem, no, to dobrze pamiętam. A Paliona? Witajcie Wojanowice, jestem włamywaczem Wojanowice, zostałem nowym mieszkańcem Wojanowic. To jest to! Kurde, jakie czasy, ja nie mogę, kiedy to było? Ostatni najlepszy, kto poleca zeszyty Wojana? Z wykrzyknikiem. Jesteś blisko, ale dużo nie zgadłem. Bardzo dużo. Jesteś bardzo dużym fanem Wojanowic, jak przegapiłeś kilka odcinków, no tak. Ale nie mam się, quiz był bardzo trudny. Ale to jakiś naprawdę taki prawowity widz zrobił. Tyle rzeczy. Szacuneczek. Co to jest? Kalambury, to już jest jakieś nie. To nie dla nas, to nie dla nas. Jak dobrze znasz Wojanowice, czyli wioskę Wojana i jego przyjaciół? Kto mieszka na Wojanowicach? Kto mieszka teraz? Kati Matruner, Wojan, Dlerek, Palion, Kati Matruner, ale końcówka. Aha, końcówka. Ale to bez Matrunera już nie ma. Czyli to. No dobra, no dobra. Dobrze, okej, okay, lecimy dalej. Jaki jest największy punkt? Najwyższy? Najwyższy chyba, o to chodziło. Największy nie, najwyższy. A kto wybudował domek na drzewie? No Wojan. Bardzo ładnie. No tu jest link nawet do filmu. No dobra, w jakiej kolejności gracze dołączyli do Wojanowic? Wojan, Kati, Palion, Matruner. Bardzo ładnie, bardzo proste. Let's go. Ciekawe, czy w ogóle was jest naprawdę dużo osób, czy wszyscy wszystko wiecie.
Może nawet lepiej niż ja. Odrobinę hard, czyli odrobinę trudniej. Jak nazywa się odcinek, w którym Wojan, Kati i Palion pokonali Herobrine na koncie Wojana? Pokonaliśmy Herobrine w Minecraft, pokonaliśmy Herobrine z partii. Wygraliśmy z Herobrine. Pokonaliśmy. No. Bardzo ładnie. Czy Wojan obchodził z przyjaciółmi Sylwestra na Wojanowicach? No pewnie, że tak. No oczywiście. Czy na Wojanowicach obchodzono Halloween? Tak. My tam wszystko obchodzimy, moi drodzy. Tam jest wszystko. Urodziny. Wszystko. Data, kiedy Wojan zaczął nagrywać Wojanowice? Teraz już wiem. 28 lipca 2019. To było tak dawno? Jezu, a my się starzejemy, widzowie. Coraz starsi jesteśmy. To jest przykre. Czy na Wojanowicach były obchodzone święta Bożego Narodu? Tak. Czy istnieją Wojanowice 2.0? Oczywiście. Istnieją Wojanowice 3.0. Coś takiego było już chyba. Nie? O Jezu, ale mi się pomyliło. Jakoś mam wrażenie, że były, nie wiem czemu. Czy Nie wybierz złej dziury odbywało się na Wojanowicach? Tak. No tak, odbywało się za poza murami wcześniej, ale teraz już były też Nie wybierz złej dziury u mnie chyba był odcinek i było już w Wojanowicach, dlatego się pomyliłem. Miałem prawo się pomylić. Lubisz Wojanowice? No oczywiście. Oczywiście, odgadłeś wszystko lub większość. Możesz nazywać się mistrzem i wielkim fanem Wojana. Wojan, ja jestem twoim fanem. Dobrze, teraz jest test wiedzy o Palionie, lecimy, jak ma na imię Palion? Dawajcie, szybki szpil. Paweł, dobra, to ja wszystko będę wiedział, chyba. Jak ja czegoś nie będę wiedział, albo coś źle będzie. Jak ma na nazwisko Palion? Palion. W ogóle dużo osób się pyta, jak ja mam nazwisko. Po prostu Palion mam, serio, to jest... Mój nick jest z mojego nazwiska, a moje nazwisko jest dosyć dziwne, takie niespotykane, no nie? Gdzie mieszka? Siemianowice Śląskie. Ulubiony kolor Paliona to... zielony. Dzień dobry. Jakie fajne zdjęcie to są w ogóle z Insta. Jak nazywa się jego siostra? Ola. Aleksander nie ma? Ola. No dobra. Czy Palion zna się z Wojanem? No tak, no to chyba każdy wie już. Jak nazywa się kot Paliona? Ciekawe, co dacie? Rynek? Dziwnie, nie? Rynek. Ja wam mogę odpowiedzieć historię. Rynek ma na imię Rynek z tego powodu, że pochodzi z takiej miejscowości Ryn na Mazurach. I dlatego tak wyszło. To jest dziwna historia, tak wyszło po prostu. Kiedy urodził się Palion? 2000... Tutaj, prawda? Bardzo ładnie. Kiedy dołączył do YouTube? Urodziny. Urodziny mojego taty. 29 czerwca. Ale 2015 to był. Tak. Pamiętam, no, to piękne. A wtedy jeszcze nie nagrywałem, tylko założyłem kanał, nie, jeżeli chodzi o to. Najczęściej nagrywa, no Minecraft teraz, reakcje. Wcześniej reakcje, teraz Minecraft, no. Ale reakcje też. Ile Palion ma kanałów? 4 mam, ale jeden jest nieaktywny, to dam 3, no. Okej, ale tak naprawdę mam 4 w sumie. Kiedy wstawił swój pierwszy film? O, to jest ciekawe, nie wiem, tego nie mam pojęcia. Lipi, to bardziej lipiec będzie. O, dawne czasy. Czyli 29, czy jakieś 15 dni po założeniu dopiero tego kanału nagrałem pierwszy film. Ile Palion ma subskrypcji na głównym kanale? Na głównym? A to jest nieaktywne. Chyba tyle, nie? Wtedy, czyli jak był ten quiz stworzony, to miałem tyle subskrypcji miałem. O, to jest napisane, no to jest known. Mój kolega, mój przyjaciel. Brawo, 12 na 13. Nie zgadłem tego, bo to, no nie wiedziałem. A, kwiecień 2020. Tak bym nie pamiętał, nie wiem. Brawo. Gratulacje, bardzo dużo wiesz o Palionie. Zapewne jesteś na bieżąco z jego odcinkami i śledzisz jego social media. No tak się składa, że tak. Świetny wigilijny obiad i tak dalej. Moi drodzy, ten chillowy odcinek będę kończył. Jeżeli wam się odcinek spodobał, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał tam na dole. No i nagram dla was oczywiście więcej odcinków z takich quizów, jeżeli byście chcieli. No, tak, prawda. Może coś poznaliście, tajemnice Wojanowic, niektóre sekrety, a bardziej historie. Także odcinek naprawdę dla mnie na plusik i potrzebny był taki odcinek na tym kanale. Trzymajcie się, subskrybujcie Instagram, wpadajcie i pa.